O grupie Rival, odpowiedzialnej choćby za atak ransomware na Cassie, znów zrobiło się głośno. Wiele wskazuje na to, że pomimo aresztowania osób podejrzanych o udział w grupie, wracają do gry. Ich adres w Darknecie, na którym chwalili się swoimi podbojami, wrócił do życia w okolicy połowy kwietnia. Chociaż na ten moment jest pusty. Pod innym adresem znaleźć można nową stronę, z której dowiemy się o nowych ofiarach – Oil India oraz Visotech Group. Ta druga to firma produkująca elementy identyfikacji wizualnej dla wielu marek. Na nowej stronie, rzekomo należącej do grupy Reveal, znajduje się też informacja o prowadzonej rekrutacji. Czy rzeczywiście Reveal wstaje jak Feniks z popiołów? Czy to tylko ktoś wykorzystujący ich niesławę, aby szeroko się o nim pisało? Pewnie niedługo się dowiemy, ale jak na razie eksperci skłaniają się chyba bardziej ku hipotezie, że to jednak impostorzy. I jakakolwiek jest prawda, uważajcie na siebie również w trakcie moich